What's the clue? What's the clue? But how can you know for sure? But how can you know? How can you know? Cześć. Robię aborcję w domu i chyba potrzebuję pomocy. Spokojnie jesteśmy. Wzięła już pani tabletki? Tak, wszystkie. Dobrze, to może się pani spodziewać niedługo krwawienia. Co to znaczy niedługo? W ciągu najbliższych kilku godzin. I ile to potrwa? To wszystko. Jeszcze papierosy. Lajty. Tak.
kartą. Dzięki. Do widzenia. Ja jestem głodna. Dobre ciasto w ogóle. No i ona tak cały czas ryczy, wiesz. Co 3 godziny ryk. Będzie się w nos. No i co masz zrobić? Musisz wstać, jednąć i nakarmić, no bo kto to zrobi? No chyba nie zostawisz tego dziecka, nie? A co u ciebie? Jak ty się w ogóle czujesz? Okej. Okay. No Marcin prosił mnie, żebym wpadła, zobaczyła. Tak, wiem. No, słuchaj, to jest tylko 5 dni zdjęć. No ale jesteś na początku ciąży, to chyba jest normalne, że się martwi. Dobra. To chodź, jemy. Możesz ją na chwilę podtrzymać? Muszę ci... To my chyba już pójdziemy, bo jest pora na drzemkę. Czekaj, pomogę ci. Nie, nie. Poradzę sobie, dzięki. Do zobaczenia. Zadzwoniła do mnie Magda i powiedziała, że lepiej, żebym z tobą porozmawiał. Jest okej. Okay. Nie, kochanie, no, słyszę, że coś się dzieje, że coś jest nie okej.
ale... Marcinie. Nie chcę tego. Kochanie, rozmawialiśmy o tym, nie wiem, z 1000 razy chyba. Ja rozumiem, że teraz jest słabo. Że bywa ciężko, ale... Będzie lepiej, nie? Nie, nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Nie chcę. Dobra, poczekaj. Może po prostu porozmawiajmy o tym, jak wrócę, a na razie nic nie rób. Już zrobiłam. I did a medical abortion when I was 26. I was 16 years old. I was 19. I was 22. I was 19. I didn't have any hesitation. I knew that I had to have an abortion. I planned it like that this will be this day. Like I kind of made the whole scene ready. I thought, okay, what would be the best day? The first pill was terrible for me, because I knew that I cannot change my mind. I was staying in front of mirror and I said, okay, no turning back. There's no turning back right now. You know, the artifact of the crime, this envelope, I remember very well how I got rid of it, like in which garbage can. I was really stressed out. I had no one to ask for help. And when I was a few years older, my mother told me that she had many abortions. I was a Catholic, and after the day I made this decision, it changed so much. I felt like I have completely no space to deal with anyone else's doubts, decisions, feelings. No one is with us. Everybody is against us, because they treat us like we murder something and doing something wrong.
that's not something that defines me, and I'm glad that I could choose. Of course, it may be tough and sad and traumatizing, but it's like not always like this. Every story is different.